Cześć i czołem. Dzisiaj zaczynamy, znaczy kontynuujemy tak naprawdę temat związany z jednostkami i będziemy dziś zamieniać różne miary na metry. Czyli mamy tak, zamień na metr. M oznacza metr. Ok? I teraz tak, musimy zamienić 5 milimetrów. No coś mi tutaj się. 5 milimetrów. 5 centymetrów. 5 decymetrów. 5 kilometrów. I tak. To jest pierwsza część, a druga część będzie z ułamkami dziesiętnymi. Co my wiemy o metrach? A o milimetrach? Wiemy, że 1 centymetr. Czekajcie, będę pisać na inny kolor. Dobra, żeby to dla Was było bardziej widoczne. Wiemy, że 1 centymetr ma 10 milimetrów. Dlaczego ja tutaj to piszę? Bo muszę wykombinować 1 metr, 1 milimetr, przepraszam Was, 1 milimetr to ile metrów, tak? Lub jeszcze lepiej, to jaka część metra. Więc muszę po kolei, powolutku dojść do tego. Co dalej wiem? Wiem, że 1 metr równa się 100 centymetrów. I teraz popatrzcie. Zrobię tak, że 100 pomnożę razy 10 milimetrów i otrzymam 1000 milimetrów. Dlaczego tutaj tak mogłam zrobić? Bo 1 centymetr, tak? Mogłam zamienić 1 centymetr na 10 milimetrów. I to tutaj zrobiłam. Dlatego to nasze 100, które przepisałam, muszę pomnożyć razy 10 milimetrów. Widzicie to? Dajcie znać. Bo dla mnie to jest ważne, bo ten temat jest naprawdę bardzo istotny, szczególnie jak gdy będą pojawiały się ułamki. Czyli mam tak, że 1 metr to się równa 1000 milimetrów. Ale ja chcę wiedzieć, ile to jest 1 metr, jaką częścią jest metr. To co muszę zrobić? Podzielmy obustronnie przez 1000. Czyli mam 1 przez 1000. 1 tysięczna metra tak naprawdę równa się 1000 przez 1000 to jest 1 milimetr. To jest bardzo ważna rzecz. Zapiszę ją tutaj. 1 milimetr to się równa 1 tysięczna metra. Macie do tego momentu jakiekolwiek pytania, jakakolwiek wątpliwość się Wam pojawia w głowie, to po prostu piszcie, dajcie znać. Ja wtedy dogram, odpiszę Wam i tak dalej. Nie krępujcie się. Więc jak tutaj to nasze 5 mm zamienić? Zamieniamy je tak. Piszę 5 razy 1 tysięczna. Możemy napisać tak, ok, ale możemy też to zapisać 5 razy 1 tysięczna. Tak. Metra. Czekajcie, zapomniałam jednostki. Metra, metra. Czyli to jest 5 tysięcznych metra lub w ten sposób mogę zapisać. Co chciałam Wam tutaj jeszcze powiedzieć w tym miejscu, że jeśli jakiekolwiek masz problemy z ułamkami albo z ułamkami i mnożeniem ich, to musisz ten temat powtórzyć, bo przez to możesz nie lubić te zamiany jednostek, bo możesz mieć problem z ułamkami, a nie, że ten temat jest dla Ciebie do bani. I teraz muszę zamienić centymetry na metry. Wiem, że 1 metr równa się 100 centymetrów. I tutaj podobnie. Pamiętamy, muszę najpierw pomyśleć. 1 centymetr to jaka część metra? Lub 1
Centymetr to ile metrów? Coś dzisiaj mi tutaj ten mój pisak szwankuje. Metrów. Dobra. Więc dzielimy na 100, wyliczając ten 1 cm. 1/100 metra równa się 100 przez 100 jest 1 cm. Czyli co ja wiem? Że 1 cm równa się 1/100 metra. No i teraz znów tutaj mogę to zapisać w dwojaki sposób. Czyli przepisuję tą piątkę, piszę razy 1/100 metra w ten sposób lub 5 razy 1/100 w ten sposób. Czyli za pomocą ułamka zwykłego lub ułamka dziesiętnego. My przywykliśmy do zapisywania miar długości ułamkami dziesiętnymi. Czyli mam 0,05 metra. I tu tak samo 0,05 metra. Co dalej? Teraz mam decymetry. Tutaj muszę sobie zrobić miejsce. Teraz mamy decymetry, czyli 1 metr równa się 10 decymetrów. Dzielimy przez 10, czyli mamy 1/10 metra, to jest 1 decymetr. Tutaj sobie zapiszemy 1 decymetr równa się 1/10 metra. Widzicie, patrzcie, jak tutaj 1/1000, 1/100, 1/10. I kontynuujmy nasze rozwiązywanie, czyli 5 razy 1/10 metra. Piątkę pamiętamy, przepisujemy, tak? I tutaj ten decymetr zamieniłam na takie coś. Dlaczego? Z tego powodu, że wiem, że 1 decymetr to 1/10 metra. Więc 5 decymetrów to jest 0,005 metra. No i teraz zostały nam kilometry. I co tutaj się dzieje? Wiemy, że 1 kilometr równa się 1000 metrów. Więc tu już będzie bez ułamka, tylko piszę 5 razy 1000 metrów, to się równa 5000 metrów. I co tu się stało? Piątkę przepisałam. 1 kilometr. Oj, za daleko zajechałam. 1 kilometr zamieniłam na to. Dlaczego? Bo 1 kilometr to 1000 metrów, tak? A tu mam przejechać 5 kilometrów, czyli muszę zrobić 5 razy 1000 metrów, tak? I dobra. A jeszcze tutaj w tym Wam powiem jedną rzecz. Czyli tak, tu jest, tu startujemy. 1 kilometr, 2 kilometr, 3 kilometr, 4 kilometr, 5 kilometr. Czyli tu jak przyjechaliśmy, to przyjechaliśmy 1000 metrów. Tu ile? 2000 metrów, 3000 metrów, 4000 metrów i 5000 metrów. Tak? Stąd to się tutaj wzięło. I teraz to nie koniec. Teraz będziemy robić coś takiego. Będziemy zamieniać ułamki. Miary podane w ułamku na metr. Już zobaczycie dokładnie. Bum, 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 bum. Co ja tu dla Was przygotowałam. Więc teraz tak. 5,13 milimetra to ile metrów? No to piszemy, to się równa. 5,13 przepisuję, mnożę razy. O, czekajcie. Raz, dwa, jeden metra. Dlaczego tak? Już mówię. Naszą liczbę przepisałam, tak? I teraz milimetr zamieniłam na to. Dlaczego? Bo z tego wcześniejszego, jak Wam pokazywałam,
wiem, że 1 mm to 1/100 metra. Tutaj to jest zapisane i z tego po prostu korzystam. Więc to się równa, to się równa. Pamiętamy, przesuwamy przecinki, tak? I teraz jak mnożymy razy ułamek, no to przecinek idzie w tamtą stronę. Tak? Zgadza się? I tutaj właśnie to jest to, co wcześniej mówiłam, że jeśli gdzieś do końca nie czujesz się za dobrze z naszymi ułamkami, no to będzie problem. No i teraz poprzesuwajmy. Przesuwamy o ile miejsc? O 3, tak? Bo tu są trzy liczby, czyli raz, dwa, trzy. Czyli mam 0,00513, tak? Czyli 513 dziesięciotysięcznych metra. Nie wygląda to dobrze dla oka, ale jest w miarę przyjemne. Tylko tutaj musisz być zaprzyjaźniony z naszymi ułamkami dziesiętnymi. Więc znów 5,12 przepisuję, mnożę razy 0,01 metra, tak naprawdę. Więc tak, centymetr zamieniłam na to. Dlaczego? Bo wiem, że 1 centymetr to 1/100 metra. Nasze 5,12 po prostu przepisałam. To się równa. O dwa miejsca przesuwamy, czyli raz, dwa. Będzie 0,0512 metra. 5,11 decymetra to się równa 5,11 razy 1/10 metra, to się równa, przesuwamy tu teraz, więc jest 0,511 metra. Co ja tu zrobiłam? Tą naszą liczbę przepisałam, a decymetr zamieniłam na to. Dlaczego? Bo 1 decymetr to 1/100 metra. I co mi zostało? I zostało mi jeszcze kilometry, czyli 5,14 kilometra. To ile metrów? Już odpowiadam. Muszę najpierw naszą liczbę przepisać i pomnożyć razy 1000 metrów. A teraz widzicie, mnożę razy 1000, nie mnożę przez ułamek, więc ten przecinek przesuwam w prawo. Tak? A o ile miejsc? Pamiętasz o ile? O 3. Dokładnie. Czyli raz, dwa, trzy. I będzie 5, 1, 4, 0, czyli 5140 metrów. Jak macie jakiekolwiek pytania w tym temacie, piszcie.